body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No. She messed with the temperature. Cześć i czołem, witam was kochane Asiorki w kolejnym odcinku ze Skyrima. Zaczynamy tutaj, gdzie skończyliśmy ostatnio, czyli Reduta przy złamanej wieży, czy jakoś tak. O, tam jest jeszcze wróg. Tego pominąłem. Aha, muszę założyć strzały. Przydałoby się, poczekajcie. Chyba nam uciekł. No nic. Tak mi się wydawało, że ja nie zabiłem wszystkich postaci tutaj. No ale trudno. Obszar widnieje jako zbadany, więc możemy iść dalej. Pytanie, gdzie teraz? Poczekajcie. Bardziej w lewo czy w prawo? Posąg Merili. Możemy sobie tylko posągu iść. Tak w sumie po drodze jest trochę. Zróbmy tak. W sumie tego nie zauważyłem. Czy możemy tam ten posąg oddać, czy coś tam. Czy by wpadało mi tutaj... O, o, coś tam jest. Nie wiem, czy to jest wróg czy przyjaciel. Poczekajcie. Zapiszę sobie. Nie to tak strzelać do ludzi. Na 9 bóstw. Nienawidzę czekać. Przeklęte oczekiwanie. Oj, bym zabił gomowładnych. No to ładny ze mnie kolega. Stanę do walki z całym legionem. Nikt kto gada. Tylko żołnierz. Dzień dobry. Łowca, dzień dobry. Poza pogłoski, że na nowo formują... Skyrim to kolebka ludzkości. To tutaj narodziło się pojęcie honoru. Te cesarskie mokre zady odrzuciły jedno i drugie, kiedy ukorzyły się przed Talmorem. Przeklęci bezbożni cesarscy. Mhm. W takim razie ja już sobie pójdę. To nie pogadamy. Nie mogę się doczekać zabicia kolejnego cesarskiego. Czyli generalnie rozchodzi się o to, że tutaj jest tylko pan lub pani, która pięknie coś kuje. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem zobaczyć, co pani tutaj ma. Istoty, fajnie. Różne, co ma pani w różnych? Paski skóry nie. Krasnoludzki metal mi się nie przyda. Rudy też nie. Ale może ja mogę coś z pani sprzedać. Miecz absolucji. Możemy. Strzała renegatów, możemy. Łuk renegatów. Po co ja to brałem? W sumie tak nie bardzo, ale krasnoludzki mogę cię sprzedać. Masz tyle złota, płytowy hełm też. Tak, jesteśmy dzięki temu troszkę lżejsi. A w różnych coś mam? Nie mam. No dobra. Nic nie załatwiliśmy, ale dzięki. Idziemy dalej. Czy tędy wyjdę? Chyba nie. Muszę iść tam dalej. Muszę iść w dół.
Przepraszam, ale mam trochę katarek. Gdzie ja jestem? Muszę gdzieś w prawo odbić i iść tam. Przepłyńmy, trudno. Albo przejdźmy. Zobacz. On pływa! Czy to są różne zwierzątki? Pancerzyk z kraba błonnego. Dziękuję. No zwalmy. Zabijmy. Zębat zabity przy okazji, to nie przeze mnie, ale tego to trup, nie liczy się. No i znowu zobaczam z kursu wyznaczonego, idziemy dalej, słuchajcie. Gdzieś mi Oliwia zniknęła i to mnie trochę martwi. Oliwka? Lidia mi zniknęła. Nie jest to pozytywny aspekt. Gdzieś się dziewczyna zacięła. I nie idzie za mną. A nie chciałbym się cofać. Jak wejdziemy w jakieś miejsce, to po prostu zrobi reset. Ciepnę się w tamto miejsce i powinna do mnie wrócić bidulka. Ja muszę, żeby było trochę jaśniej, czy się, o ile się da. Bo coś tam zagrzeczało, ja nic nie widzę, jestem ślepy. No, dzień dobry, przyszłaś. O, niedźwiedź. Genialnie. Bo miałem niedźwiedzie zabijać. Pięknie. Idziemy dalej. A trzeba na dół zejść. Jak wskazuje mapa, no raczej tak. O ile tu idę, chyba że idę tam, to nie. A, idźmy tutaj. Wtedy trzeba by obejść, tak, dookoła tą górę, dobra. Idźmy. Tą świątynię potem dziadniemy. To już nie będzie tak daleko wcale.
Banditi? Żeby to zawsze było tak łatwo jak teraz. W sumie nic nie było fajnego. Czujesz to świeże powietrze? Niektórzy znajdują swą inspirację ukrytą w księgach. Poczytajmy, posłuchajmy. Lecz ja znajduję moją na bezdrożach skali. Ciekawe, o co chodzi. Dla hojnych podróżnych? Oczywiście. Co chcesz usłyszeć? Prawda. Niech ci Ismir błogosławi. Co? To mój ulubiony utwór. Legenda, którą wszyscy znamy i kochamy. Bohater, bohater nasz, serce ma wojownika. Powiadam, powiadam, smocze dziecię nadchodzi. Moc głosu starożytna, Nordów duszę przenika. Ja idę. Wierzajcie, wierzajcie, smocze dziecię nadchodzi. Co to? Coś tam jest. Idziemy. Koniec nastał zła. Wróg Skyrim się pokrywa. Stój! Wedle kodeksu Malakata, ta twierdza należy do orków. Twoja rasa nie jest tu mile widziana. Nie zabijemy cię, ale nie chcemy cię tutaj. Nie zapominaj o tym. Pogadajmy. Jest dedrycznym panem orków, powiernikiem przysiąg i krwawych klątw. Żyjemy według jego kodeksu i nauk. Obcy, tacy jak ty, nie mogą tego zrozumieć. A skąd ty wiesz? Jest kilka wielkich twierdz wartych wzmianki. Dusznik Jal, Morka z Gór, Narc Ulbur i Largasbur. Same bury. Słyszeliśmy pogłoski o zaczarowanych rękawicach, ukrytych i pilnowanych przez niebezpiecznych ludzi, bestie albo jeszcze gorsze istoty. Zwoń je palcami mistrza kuźni. Przynieś je naszemu wodzowi. Zobaczymy. Nie zabijemy cię, ale nie chcemy cię tutaj. Pogadajmy. To nasze pierwsze odejdź. Przybysze nie powinni pętać się tam, gdzie nie są mile widziani. Chyba nie pogadamy z nim w takim razie. To nasza twierdza. Odejdź. Muszę zdobyć te rękawice, dopiero wtedy będzie można, się bawić. Czy wyższe nie powinni pętać się tam, gdzie nie są wychodzimy. Nie, to nie. Wasza strata. Mogłem wzbogacić waszą kulturę moją elfią różdżką. Nie? Idziemy dalej. Idziesz? Chodź, Lidzie.
Zobaczmy mapkę daleko jeszcze. Uj, kawałek. Ale widzicie, odkryłem fajną lokację. Jedną bazę gromowładnych. Tutaj orkowe miasto. Kto tu morduje renegatów? Patrzę, nie zdążyłem. Życie pełne przygód i pieśni. Idealnie do nas pasuje, prawda? Piwo nie, ale kufel otworzymy. Na pewno 10 sztuk złota albo coś w ten deseń. Elfia. Przepraszam. Też szału nie ma, ale kurde, lepsze to niż nic. Zobaczmy mapkę, jak daleko jesteśmy. Aha, czy muszę wbijać w lewo. Też uczyńmy. A co to? Znowu muszę zrobić szybki zapis. To ja chyba nie wejdę. To strzała, nic ciekawego. Na ludzkim nie wiem, że to strzela we mnie, ale wiecie. Cia. Oddawaj strzałę, dziadu ty. Idziemy zwiedzać. Fajny murek, dobra, tutaj chyba pusto, nie? Tak. Tam nic nie ma, tu nic nie ma, trzeba zejść schodkami. Tutaj się coś piecze, no spoko, może być. Ogon ślizgacza, żelazny sztylet, mieszek. Oho. No to słuchajcie. Droga do jakiejś lokacji są te trzy odcinki, nie? Właśnie trafia na jakieś budynki dziwne i tak dalej. Nie podoba mi się to.
Dobra, czemu to jest pusto? Nie lubię pustych pomieszczeń, bo to zawsze podejrzane jest. Chodzą po swoich lochach i wchodzą w pułapki. Gdzie tu logika? 52 bez sensu, nie opyla się tego w ogóle zabierać. Że muszę się pocić przez jakiegoś debila. Co? Jestem tuż za tobą. Prowadź. Jakiś rozbójnik. No 150 to można wziąć. To też weźmy. Rozumiem, to biorę tylko dlatego, że jest trochę warte. No to się nie opyla też zbytnio. Ajajaj. A w środku? 9 złota. Szacunek. Ludzi ulicy po prostu. Idziemy dalej. Co masz? Ametyst, wina dobra. A tutaj? Dag, no tak. Nie ma dość. Co tu jest? Tam do wyrzucenia, a tu jest tak coś, tu jest coś dziwnego, ale mi się nie podoba. Tam są jeszcze jakieś drzwi, dobra, weźmy na razie tutaj. To wszystko zobaczyłem, jakieś pierdoły, nic nie warte.
Kryzys mnie absolutnie przeraża. Lokacja, w której jest dużo mikstur. To nie świadczy dobrze. Myślę, że to zwiedziłem. Aha, bo tu się wchodziło i wychodziło. Bandyta. Aha, rozumiem. Wiem, co cię zabiło, przyjacielu. Nie dziwię się, że coś takim kawałkiem drewna to musi boleć. Uj! Gdzieś musi być podpowiedź, terefere. Tylko, że ja jestem ślepy. Nie, to się otwiera, Jakoś się otwiera. O mój Boże, oczywiście. Jeden czy więcej? Powiedziałem, że jak każde otworzę, to mi wyjdzie z niego jakiś dag. No, to były tylko rzeczy i to słabe. Wężowo użyłem, niedźwiedzi użyłem. Idę do następnego. Lisi. Ho, ho, ho. I ostatni będzie ten. Przeszukaj. Wszystko ruszyłem. Pytanie, czemu to się nie otwiera? Gdzieś jakiś pewny jest łańcuch, którego nie otworzyłem. Może gdzieś tutaj coś, ten teges, majonez. Chciałem czytać. Aha, czyli trzeba wszystkie w kolejności, rozumiem. Pierwszy boi się wszystkiego, drugi nie ustępuje nikomu.
Jak to było? Pierwszy boi się wszystkiego, drugi nie ustępuje nikomu. Czyli tak, pierwszy boi się wszystkiego. Wilk. Chyba lisek. Drugi nie ustępuje nikomu. To może wilk? A trzeci zjadłby wszystkie. A czwarty lęka się drugiego. Boże, ja nie wiem, który to jest, który. Chyba nie. Momencik, pierwszy boi się wszystkiego, no to lis. To może inaczej, najpierw zaczniemy od lisa. Drugi nie ustępuje nikomu. To zróbmy, że to jest to. Trzeci coś tam, a czwarty damy wilka. Bez i tu. Chyba nie. Boże, nie lubię tych łamigłówek, bo to są tak głupio napisane. Czyli nie. Dobra, inaczej. Najpierw lisa. Po drugi nie ustępuje nikomu. Potem wilka. Potem niedźwiedzia. Tak, a trzeci zjada co może. Czyli tak, a na końcu damy wilka. Czyżby to było to? Proszę. No bez kitu, ja nie kumam tych zagadek i rozwiązań, no. Pierwszy boi się wszystkiego, czyli to na pewno jest lis. Drugi nie ustępuje nikomu. Pierwszy boi się wszystkiego, to na pewno będzie lis. To może wilk zje lisa. Czyli damy najpierw lisa, potem... Pierwszy to będzie lis. To miliarda razy sztuka, słuchajcie. Pierwszy będzie lis, bo się boi wszystkiego i to jest jakby jasne. Drugi nie ustępuje nikomu, trzeci zjada co może, a najchętniej zje pierwszego. Czyli tutaj teraz damy... pierwszy, dobra. Ja nie kumam. Drugi nie ustępuje nikomu. Dobra, damy jako tego wilka, bo tak nie było. Drugi jest wilk. Trzeci zjada co może, a najchętniej do pierwszego. Czwarty lęka się drugiego.
czwarty lęka się drugiego. Trzeci zjada co może. Teraz damy wilka na końcu lisa. Znaczy niedźwiedzia na końcu lisa i węża. No co jest? No oczywiście, że nie. No jakże mogło być inaczej? Ja pędzę. Ludzie to jest niepojęte. To inaczej. Załóżmy, że wszystkiego boi się wąż. Okej? Wszystkiego boi się wąż. Drugi nie ustępuje. Słuchajcie, to zrobimy inaczej, bo to szkoda czasu. Zapiszę grę, zobaczę sobie jakąś solucję, bo to jest żenujące. Zaraz do was wracam. YouTube zawsze pomaga. Rozwiązanie. Wąż. Następnie niedźwiedź, potem lis i na końcu wilk. Tłumaczenie jest głupie. Gdy zwierzy się nie ma komu. Po angielsku jest, gdy jest sam. I wtedy byłoby to jasne, bo wilki atakują w sforze. Ale dobra, nieważne, udało się jakoś to ogarnąć. Idziemy dalej. Zapominamy o tym, że jak zwykle zalamiłem szkielet. Przeszukaj, bierzemy złoto. Idziemy na dół. Idziemy na dół. O, ja mam chyba level jakiś tego zdania. Poczekajcie. Czy nie? Nie, nie mam. Nie, no mam. Następny poziom, może nie jest jeszcze gotowy. Może nie jest to, bo jedziemy dalej. Głupota to była, głupota. Cybany, nic nie ma ciekawego. Idziesz? Oliwie, idziesz. Dobrze, chodź, Oliwie. Ale było pusto, ja grzebię. Wziąłeś. Odpaliłem sobie tą zajebiście. A nie było tak źle. Luźne szmaty wziąłem, fajnie. Naprawdę szacun. Panie Msiciel, co pan ma dla mnie? Absolutnie nic, jest pan absolutnie useless. Co pan ma chociaż w kufrze ciekawego? Who
puchar, urna. Dobra, jakieś 50 trochę złota z tego będzie. Ale jestem zawiedziony, co tutaj na stole leży. Idzie! Klejnoty duszy. Ja w ogóle nie używam, a powinienem. Tu jaka dźwignia. Nie podoba mi się to. Mi też, bo tam jest, zobaczcie, pułapka. Zapytałem, że jak to otworzę, to tam wpadniemy, tak? Widzicie? Tutaj jest płytka naciskowa. A nie, nawet lepiej. Boże, tu jest jeszcze na dół komnaty jakieś, bandyta z koźmućcem. Bo, co tu się dzieje? Pójdźmy naokoło jeszcze. Tu jest zejście na dół, szanuję to. Ale tu też jest. Teraz człowiek nie wie, gdzie iść. Masz tam jakiś skrót? Bardzo mi się podoba ten toporek, to jest świetna sprawa, jest fajnie, że go znalazłem. Aha, jestem za ciężki, super. Dobra, zaraz coś wyjmę. Zobaczmy, co możemy wyrzucić. Żegnaj. Co ja? Wrócę się. Wrócę się tam, bo przecież tam były te schody. To żeby coś ciekawego. Aha, bo te schody są takie, wiecie. Aha, ekstra. To chyba było po prostu takie szybsze zejście na dół. Tak, to było szybsze zejście na dół, ale tutaj nie ma wyjścia. Tak naprawdę chyba muszę wrócić. Co byłoby w sumie głupie. Trochę. Tutaj coś jeszcze było, alejka. Będzie znowu kolejny jakiś mega długi odcinek. Co tam wziąłem? Elfi młot bojowy. Bo mój model ten jest lepszy. Co mogę powyrzucać, słuchajcie, w stroju? Idziemy dalej.
No nie, i zabił mnie. O mój Boże. No gdzieś 100 lat wcześniej będę. O, na początku tego lochu. O nie. To jest masakra jakaś. No dobra, idziemy dalej. Jestem zażenowany swoją postawą. Och, no dobra. Zbieramy to, co trzeba było zbierać. I idziemy dalej. Trzeba to zrobić, po prostu tą misję i zapomnieć. Bo to wiecie, kolejna 3-godzinna wyprawa po nic. Weźmy sobie potki. Żeby już nie czekać, nie wiadomo na co, maszerujemy. Nie podoba mi się to. Na szybkości. A mogłem wziąć poty, nie? Nie, mówię, nie, jestem takim prograczem. Nie ma potrzeby. Tędy nie idziemy, bo to słabe. Nie ma jak kampić. Zabierzmy im to złoto nieszczęsne. Aha, zużyłem jakieś głupoty. I idziemy dalej, słuchajcie. A, to było trochę w drugą stronę. Co za życie. Jest awans. Zaraz się awansujemy. Thank you.
to chodzi, tak się kończy z dragami. I teraz dla co pełnej odmiany zróbmy zapis gry. Aż mamy, ja nie wiem, z 50 minut odcinka, szkoda byłoby znowu ginąć. Nie ma to jakiś na wymianę czasów z upiorem. Szacunek. Na dzielni. Tak niby nic, a mi wzrosło łucznictwo. Był też awans. Teraz idziemy w zdrowie. I co tu polepszyć? Kowalstwo mogę. Ja wymaga 30, a magiczne wymaga 60. Jeszcze lepiej. A to wymaga... To jest 30, ale to są ciężkie. Więc tak, przywracanie, niszczenie, przywoływanie, retoryka. Co mamy w retoryce? Targowanie się, atrakcyjność, panie władzo, rozumiem, nie potrzebujemy. Czyli w drzwiach, to ciekawe, niepostrzeżenie, czyli nikt mnie nie będzie widział. Co jest w skradaniu? Może to wykrywalność by się przydała. Tak, żeby tutaj z Niemca, tak, atakować. Nie było to łatwe. Przeszukaj. O, szała, mąs, mączka. Możemy wziąć. On jest dobry, go wezmę do sprzedaży. Te strzały też są spoko. Czego możemy się pozbyć? Strój.
Stalowa tarcza. Do widzenia. Jeszcze za mało. Stalowa zbroja. Do widzenia. Ok. Granat bierzemy. Co tutaj mamy? Jakieś flaszki. Równa. To było piękne. Groźny, straszny upiór, tylko że sam się zabija. Czekajcie. Idzie Lidia? Czy zginęła? Idzie. Jadł zawsze, spoko. Ciągle tą konsolę włączam przypadkiem. Jak te pajączki? No to, panie złodziejaszku, udało się panu. Nie powiem, oczywiście. Standardowy, szybki zapis. Do tych pajęczaków, kurde, tutaj sporo było, muszę przyznać. Jadu się nachapałem. Albo tutaj się cofnął. Rozumiem. To wtedy zrzucę zwłoki. To było całe, kurde, 2 złota. Opylało się. Idziemy dalej. Martwi mnie ta jaskinia. Nie lubię pająków.
Będzie godzinny odcinek jak nic. Skrzynia. Dzień dobry. Alkowy łuk. Jest, bo jest, ale żeby jakoś mnie trzymał przy życiu ten alkowy łuk, to wolę go sprzedać. Idziemy dalej. Idziemy! Nie podoba mi się to. O! Strzały zabieram. Znaczy, pozytyw tego jest taki, że te strzały są naprawdę spoko. Te nowskie, pradawne. 10 obrażeń. To jest jakby pozytyw, ale więcej innych pozytywów nie widzę. To jest trochę dziwnie. Nie wiecie, co ja myślę o nieumarłych. No, oczywiście ich love chciałem, żeby nie było. Ale jednak czuję pewien dyskomfort. Jak z nimi walczę. Tutaj zaraz się może cofnąć, bo tam można było przejść w tą wodę dalej. Tam coś może być. O, skrzynia. A w skrzyni klejnot duszy. No dobra. Peel off. Coś jeszcze? No nie, wracamy. Idziemy dalej. O, fajnie, że zobaczyłem, że tu jesteś. Co on mi zrobił? O co chodzi? O co chodzi? Jezus Maria. Dobrze, tutaj sobie zapisałem. Też mam przecież znak. Zabija. Okej, miksturki, dziękuję. Boże, jaki to jest bydle. No tak, trzeba to zrobić lepiej. Dobrze, że mam tak blisko zapisane. Godzinny odcinek po prostu będzie. Przeklęte lochy. Znak nie działa. Czemu mój znak nie działał? Co ja zrobiłem, że mój znak nie działał?
Poczekajcie, bo to jakiś. Ja będę z tym typem się teraz męczył 2 lata, wiecie o tym. Macie tego świadomość. Magia. Krzyki. Patrzcie, ja mu w ogóle nie zadaję obrażeń. To je chore. Czy naprawdę jestem na strzała dla niego? Czy wy to widzicie? Ja jestem na strzała. Nie wierzę w to. To jest niepojęte. Spróbuję jeszcze z 15 razy. Zróbmy taki zapis, słuchajcie. Ty, on faktycznie ma mnie na strzała. No, ma mnie na strzała, ten typ ma mnie na strzała, no, bez kitu. Jak mam z nim walczyć, jak on ma mnie na strzała? Mogę dać sobie, wiecie, dodatkową magię, esencję. To możemy sobie zmienić, tak? Możemy sobie dodać jakieś uzdrowienie, bo mam, ale to... Jaki sens? No typ ma mnie po prostu na strzała. Jak to się stało? Jak ja mam go pokonać? Mogę uciekać, wiecie, no. No chyba to jest jedyna... Bo to jest...
jedyna technika, no uciekać od niego i tyle. Aha, sam ją zabiłem. Zajebiście. Dobra, wezmę sobie wczytam grę. Sam zabiłem sobie Licie. Zajebiście. Ale to jest chyba to. No, trzeba uciekać i tyle. Mikstury. Trzeba czegoś też idzie w stanie. Tak byłem blisko. Muszę uciekać od tego znaku. Żenujące to jest. To jest żenująca postawa waszego youtubera, naprawdę. I tak mi minie ta gra dzisiaj. Uciekłem. Tak po jednej strzale trochę mi to zajmie, ale... Szkoda marnować potów, jak mogę tego nie robić. Jestem głupi.
Uciekamy! Żeby się udało. Suweren śmierci. Co za dziad. Tak jak mój. Wow. Nie będę mógł chodzić, ale on jest bardzo cenny. Zobaczcie. Ebonowy topór wojenny. To jest świetna broń. Sam używam. Potwierdzone info. Dobra, poczekajcie. Co ja mogę tutaj... z tego dziadostwa sprzedać, oddać, wydać. Elfia tarcza. To trochę za mało. Futrzana zbroja. Po co ja to wziąłem w ogóle? No to jest z różnych trzeba wywalić, słuchajcie. Czy mam coś? Posąg. No, dużo wart jest. Talerz. No, oczywiście. O, no jeszcze trochę brakuje. Składniki, księgi, klucze, zwoje, strój, broń. No to jest może z broni. To znaczy, jak już tyle trwa, że to się w głowie nie mieści. To jeszcze potrzeba jakieś cztery rzeczy. Wilczą skórę możemy się tego pozbyć. Sztabki, szkło, pospolite, kamienie, to nie, no paski skóry też, to się nie opyla w ogóle. Lalka, lalka ile waży? Dobra, lalkę. Idziemy dalej, mam nadzieję, że to już koniec tej przeklętej lokacji. Po prostu ten upiór śmierci był koszmarny. Opa, wziąłem strzały, nie mogę chodzić. Zajebiście. To jeszcze jakiś kufer, zaraz to wszystko zobaczymy. Znowu nabrałem jakiś głupot. Zobaczmy, co jest w tym kufrze, bo może nie trzeba będzie w ogóle wyjmować tych rzeczy. Zaraz się może po prostu wyjdę stąd, ciepnę się do miasta na sprzedaż. Lepsze od moich, łuskowe buty bierzemy. A ta cielna jest warta. To trzeba zabrać. Zróbmy tak. Spróbujmy przejść po prostu. Spróbujmy przejść, może tu już jest wyjście. Chyba tak. I w takim układzie po prostu kończymy odcinek. Przekielnie, piekielnie długi. Półtorej godziny chyba trwa po prostu. To jest żal, ale tak zrobimy. Gdzie jestem?
Dobra, słuchajcie, ja się teraz... Tu jestem gdzieś. Mapa świata. Ja się muszę teleportować do miasta, słuchajcie. Muszę odbać te rzeczy, potem zrobię tam szybką podróż. Aha, nie mogę, bo jestem obciążony. Zajebiście! Co mogę wyrzucić? No nie potrzebuję trzech. Już będę mógł się tam cieknąć. Uch, dobra, kochani, kończymy ten odcinek. Naprawdę umęczyłem się strasznie. Ta jaskinia była koszmarna, więc nazwijmy ten odcinek Jaskinia Koszmarów. Dziękuję wam bardzo, do zobaczenia, cześć.